W końcu chyba nadszedł ten czas, żebym i ja się zabrał za tą grę. Także witam was wszystkich, moi drodzy, z tej strony Wojtek, a dziś zajmiemy się Cupheadem, czyli okropnie wkurzającą i trudną platformówką. Znaczy platformówką, nazwijmy to w sumie platformówką, bo to bardziej akcyjnie, ale to w każdym razie wspaniała gra, wspaniałą oprawą graficzną, wygórowany poziom trudności, ale o to chodzi. Więc przejdźmy do samej rozgrywki. Samej gry chyba... Czekaj, bo chyba jest dla mnie za głośno. Dobra. Nie mam pojęcia, jak to teraz będzie brzmieć, ale powinno być chyba w miarę dobrze. Dobra. Także w takim razie co? Chyba nie zostaje nam nic więcej, jak zacząć grę. Zacznijmy na nowym. Będziemy grać jako Magmen, bo... Jak większość z was, niektórzy z was mogą pamiętać, Kortner kiedyś wspominał, że na live'ach mielibyśmy obydwoje nagrywać Cupheada. Czy nagrywać, ogrywać. Więc chyba w hołdzie tego po prostu będę grał jako Magmen, jako player 2. A więc przejdziemy do rozgrywki. Okej, teraz może, bo wcześniej czytałem, prawdopodobnie to utnę, ale w tym momencie po prostu czytałem po angielsku te wszystkie napisy, więc... Przetłumaczymy sobie je od razu, bo dlaczego miałbym się sam, no właśnie. Dlaczego ja miał sam bym się bawić, co? Tłumaczenie. Nie, to jest faktycznie tak przetłumaczone. Dobra. Dawno, dawno temu, na magicznej malowanej wyspie, żyli sobie dwaj braciszkowie, Filuś i Kubuś. Czyli Cuphead oraz Magmen. Dostali beztrosko pod bacznym okiem mądrego Czajnisława. Pewnego dnia braciszkowie bardzo oddalili się od domu. Mimo wielu ostrzeżeń Czajnisława, zeszli na mianowce i trafili do kasyna Diabełę. W środku Filuś i Kubuś zaliczają serię zwycięstw przystane do gry w kości. Ja się kręcę, wrzasnął na trochę kości król. Szemrany szef kasyna i cały czas wygrywają. Niezła seria, chłopaki, zaśmiał się ktoś podszedłszy do stołu. Braciszkowie wstrzymali oddech. Był to właściciel kasyna, sam Diabełę. Może byśmy podnieśli stawkę? Zaproponował szczerząc zęby w uśmiechu. Jeśli wygracie jeszcze raz, dostajecie całą kasę mojego kasyna. Zanudnił Diabełę. Ale jeśli przegracie, wasze dusze będą moje. Umowa stoi? Kogo? Co złego może się stać? Znęcony łatwym łupem, Filuś Nie. Cuphead przytaknął i chwycił kości, by nim rzucić. Rany budzkie. Cuphead nie. Krzypnął Magmen. Czuł bowiem, co im grozi. Niestety było już za późno. Dwie jedynki, zaśmiał się Diabę, uderzając w podłogę. Przegraliście! Braciszkowie zadrżeli ze strachu, gdy nachylił się nad nimi. No, to co z tymi duszami? Braciszkowie zaczęli błagać życie. Możemy jakoś inaczej spłacić ten dług, zagaił Kubuś. Może nie chcę się tu tego na kapelę Magmen teraz. Tak, prosimy pana, dodał śpiesznie Filuś. Może i możecie, parsnął Diabę, wyciągając listę. Mam tu spis nieuchwytnych dłużników. Przyjdziecie mi ich duszę, a może puszczę wam to płasem, wyherbaciane w kukołki. No to ruch! Ryknął Diabę po chamsku, wywalając chłopców za drzwi. Macie czas do jutra do północy, żeby zabrać te dusze, inaczej wasze będą moje. Filuś i Kubuś byli tak przerażeni, że jak uciekali, to mało im but nie pospadały. Chodź, Kubi, wysapał Filuś. Musimy znaleźć Czajnisława, on będzie wiedział, co robić. Dokładnie. Będą tylko na dziadku polegać. Nieźliście wpakowali, chłopcy. Wiem, że nie chcecie być pachołkami Diabełę. Ale jeśli odmówicie, nie chcę wiedzieć, co was spotka. Na razie musicie udawać się posłusznych. Lećcie po te cyrografy. Tylko przygotujcie się na niezłą przeprawę. Kumple waszego dłużnika nie przywitają was z otwartymi ramionami. Możecie być wręcz pewni, że wyjdą z nich straszliwe bestie. Weźcie tę miksturę, żebyście mi tam nie uschli na wiór. Zyskacie dzięki niej niewiarygodne zdolności magiczne. Podejdźcie do mojego biurka i użycie mistycznego kałamarza. Musisz się przygotować na tę niezłą burdę. Spoko. Samouczek. Cross. No dobrze. Nie krzyżyk. Po cholerę. Dobra. Czyli mam tutaj tutorial. I to w sumie wszystko. Spoko. Okej.
jak coś, to ja generalnie w tą grę tak bardzo nie grałem. Jedyne co grałem, to chwilę z Cornerem, kiedy testowaliśmy samą rozgrywkę, czy będzie w ogóle nam działać. Jakoś nie za bardzo nam działała. Dlatego będę miał praktycznie w sumie pierwsze wrażenie, żeby tak po prostu działało bez lagów i nic takiego, więc... To będzie interesująco. Dobra. W takim razie będziemy szli dalej. Co tu mamy? Hej chłopaki, co wpakowaliście się w tarapaty? Ja też kiedyś taki byłem, ciągle szukałem kłopotów. Biegałem, skakałem, strzelałem. Teraz wolę spacerować i czasem coś obejrzę, ale... Pozwólcie, że wam pomogę. Proszę bardzo. Pieniądze! Dobra. Dzięki. Dzięki, mordy, jesteś bardzo pomocny. Okej. Okay. Tu, z tego co wiem, już jest pierwszy boss, ale tam jeszcze nie idziemy. I tu coś jeszcze jest. Dobra. Na samym początku jednak chcę do tego sklepu. Knurzy kram. Dobrze. Welcome. No dobra. Okej. Okay. Bomba. To tak. Z tego co wiem, to w sumie nic tutaj nie jest złym wyborem. Ale są na pewno lepsze. To na pewno nie jest dobry wybór. Ze względu na to, że to jest to niby dodatkowe HP, ale to jest znacznie mniej damage'a. Ja personalnie wybrałbym na razie shotgun. Żegnaj, dobra. Nowy kupiony przedmiot trzeba użyć, żeby coś wam dały. Zacznijcie do menu przedmiotów. Spoko. Okej, okay. Bronie, no to shotgun. Super, czar, nie mam nic jeszcze. Dobra. Czyli co, zanim może jeszcze tam, to przejdziemy sobie szalonada, czyli run and gun. No dobra. To dobra, lecimy. Dobra. Pierwsza moja rozgrywka w Cuphead. Będzie na pewno bardzo fajnie. Jak bardzo jeszcze nie wiem. Nie wiem jak bardzo jeszcze trudno. Ale na pewno będzie zabawnie. I na pewno, co jeszcze wam powiem, to w porównaniu do Cornera, to ja tutaj gram troszkę inaczej, bo ja gram na padzie, nie na klawiaturze. I oczywiście żadna z tych metod nie jest zła, ale po prostu ja chciałem spróbować troszkę innego podejścia. Dlatego gramy w taki sposób. Okej, okay, spoko. Dobra. No i jakbyście się zastanawiali, dlaczego na przykład, nie wiem, coś mało mówię albo coś w tym stylu, bo po prostu jakby nie jestem osobą, która gra wiele w akcyjniaki i generalnie gry... Ała! Gry, w które trzeba się bardzo skupiać. Już prawie zdycham, to już jest... Już jest dobrze, generalnie. Dobra, co ja zrobiłem? Nie! O, już myślałem. Dobra. Chompery z Mario. Wszędzie ich poznam. Nawet jak nie są w swojej grze. Dobra. Proszę mi przesunąć. O, okej. To tyle. Dobra. Łatwa ta gra, nie wiem o co przede wszystkim chodzi. Nie, dobra. Spoko, mogę to przynajmniej jakoś pominąć? Mogę. Dobra, odbicie, złote monety, moje umiejętności. Dostałem A minus. Super, dobra. No i super, mam 5 pieniędzy. Jestem bogaty. Dobra, zanim jednak będę kupował coś, to ja... Zwykły i prosty, okej. Okay. Śliska sprawa. Ego ślimakus. Ślimaku! Dobra. Przejdziemy sobie do niego, bo chyba wiem, kto to jest. Tak, to jest... Slimik. To jest żelek. Tylko, że nie do końca, nie ten. I wiem, jak on działa, chyba. Bo widziałem speedruny u tego, u Easy Speezy. To generalnie jest bardzo fajny content creator zagraniczny. Już myślałem, że mi sięgnie.
spoko. Okej, mogę płucnąć pod nim, to dobrze. Okej, spoko, dobra. Wykończmy go jak sami. Dobra. Dobra, spoko. Dobra. Nie, jeszcze zaczął mi nakować, szlak. Dobra. Dobra, jesteśmy całkiem blisko już nawet. Więc muszę tylko uważać! Nie! Okej, okay, dobra. Rozumiem chyba, dlaczego tak nawet było myśliwie trudne. Ała, kurwa. Dobra, jestem progra... Jestem progamerem, moi. Dobra, ja obiecuję, ja jestem dobry w grę. Jestem dobry w granie w gry komputerowe, naprawdę. Ja teraz tylko lamię, bo jestem nowy w tą grę. Jakby ja wiem, na czym gra polega, ale... Jakby samo granie w grę jest trudniejsze niż... troszkę się wiedzę, znanie na niej. Dobra. Dobra, spoko. Nie! Dobra. Dobra, nie mam tych już. Muszę pamiętać, żeby daszować co jakiś czas. No właśnie, przecież... Dobra, i teraz... Dobra. Dobra, spróbujmy w taki sposób grać. Dobra. Dobra, mam chyba taktykę w miarę na niego. Dobra. Albo mi się wydaje, albo on spami... tym jeszcze częściej. To nie było dobre. Jest! Dobra. Pierwszy boss! Hell yeah! Dobra. Łatwa rozgrywka. Nie, dobra. Nie jest jak na razie aż tak źle. Wiem jednak, że będzie gorzej. Jestem tylko pewien, że będzie gorzej, ale jak na razie jest całkiem enjoyable. No, na górę jest jakieś dalej przejście. Ego Ślimakus. Stałem cyrograf Ego Ślimakusa. Spoko. Dobra. Skoro mam hajs, no to mogę w sumie zobaczyć, co konkretnie jeszcze mogę kupić. Wyścigówka, serce, zawartówka, bomba dymna. Słyszałem od Cornera, że całkiem spoko jest bomba dymna. Problem jest jednak w tym, że to chyba jest całkiem spore ułatwienie, więc na razie jeszcze z tym sobie poczekam. Ewentualnie sobie to ogarnę później. Na razie... Z tego co wiem, to dobra jest całkiem lobówka. Bo z nią się fajne trapy da robić. Więc... Lobówkę sobie wezmę na razie. I zastąpię sobie ten śrutowiec. To może być całkiem dobry pomysł. Mafia włoszczyzny! Włoska mafia! Panika botanika. Spoko. Lecimy. Będzie fajnie. Na pewno. Ziemniak? Dobra. Spoko. Spoko. Nie! Co ty zrobiłeś? Proszę mi dać spokój. Panie ziemniak, dobra, dzięki. I tutaj z tego co wiem właśnie teraz powinno się ała, dobra, nie, ale nie aż tak. Dobra. Lobówka z tego co wiem zadaje potężny damage, jeżeli się dobrze wykorzysta. A ja już praktycznie zdechłem. Dobra. I teraz tu się powinno zostawić to. To chyba nie na niego. Dobra, trudno. Eszlak? Dobra. Jeszcze raz. Spoko.
Zaraz będziesz spamił potężnie. Teraz na przykład. Okej, okay, spoko. I zaraz powinien zdechnąć. Dobra. I teraz lobów. Kurde. Nie, dobra, zostawię. Dobra, po prostu będę spamił w ciebie. Witaj. Płaczu, płaczu. Okej, okay, spoko. Teraz lobówka. Nie, lobówka była na... nie na niego właśnie. Dobra, trudno. Dobra, pozwalamy sobie troszkę marki dodatkowych. Spoko, i teraz tylko dodżowanie. Spoko, dobra. No i teraz dalej nawalamy. Ale to nie był dobry pomysł chyba. Srubu! Dobra. Dobra. Sru! Sru! Dobra, zaraz powinien... zaraz powinienem móc dalej. Dobra. Sru, kolejny. Dobra. Łatwo. Okej. Okay. Dobra. A to teraz tylko do tego. No to jest tylko wykorzystywanie czasu odpowiednio. Dobra. Dobra. I sru! Dobrze! Jest! I to jeszcze na tego, 3 HP. No i dobrze, fajnie. Dobra, czas, minuta 46. Odbicia. No mogłem jeszcze raz tego odbić sobie, gdybym... A, dobra, ale i taka cena. Fajnie, moim zdaniem jest kit. Dobra. Ile już nagle? Mafia Włoszczyzny. Zdobywasz cyrograf, Mafia Włoszczyzny. Zobacz, ile już nagrywam. 20 minut. No co jeszcze, powiedzmy, jednego bossa weźmiemy, nie wiem skąd. Co to nie, żadnej farsy w banku. Prędzej mapim stream zostanę. O ile wiem, to miejsce może też być pod kontrolą diabeły. Jak rozproszę kapitał, to nigdy nic nie dostanę mojej kapuchy. A jak ktoś znajdzie jakąś matę albo dwie, to niech ma. Mówię wam, co to nie. Spoko. Czają. Klubowa kapa... O, to oni. Żabcie dwie. Dobra, no to zabijemy sobie jeszcze żabcie. I będziemy kończyć film. Dobra. Z tego co wiem, to oni mają tego... łączone HP. Ała! Dobra, to nie było warte. Więc mogę w nich obu pruć i tak samo... tyle samo się stanie. Możecie mi dać spokój. Dajcie mi spokój! Daj mi spokój! Dobra. Pyk! Dobra. Dobra. Okej, okay, powinni zaraz się przemienić. Tak, już się przemienią, dobra. Hop! Dobra. Spoko. I teraz tylko odpowiednio sobie wyczekiwać. Dobra. Dobra. Dobra, daj mi spokój. Okej, okay, spoko. Dobra. No to i powinienem mieć zaraz tego. Zaraz powinienem mieć już ten ostatni stage dokładnie. Spoko. Dobra. Okej, okay, teraz te monetki, które będą lecieć. Dobra. Zro. Dobra. Okej, okay, co dostaniemy? No to. Dobra, to nie powinno być jakoś specjalnie trudne. Powiem, po czym się zaraz wywalę na tym. Zgaduję! No, już prawie blisko było. Dobra. Pluj se monetkami. To są węże. Snake Eyes. Czy to jest właśnie nawiązanie, co mi się wydaje? Ała! Nie, dobra. Szlak! Szlak! Nie! Nie! Dobra. Dobra, prób! Dobra. Dobra, jeszcze raz to. Dobra. Jeżeli będę miał dobry timing tylko i dobre wyczucie, to nie powinienem... No i zajebiście. Za pierwszym razem. Okej. Okay. Dobra. Fajnie. I co? To było chyba na dzisiaj tyle. Może i film krótki, ale... No chyba całkiem okej, moim zdaniem. Ocena B. No, mogło być na pewno lepiej, ale... się nie udało jakoś zbytnio. Dobra.
Także co? Magman! Rekord Boxer. Spoko. Zamordowani. Dobra. Także co? Na dzień. Tutaj w sumie. Nie, dobra, mogę na tym ekranie zakończyć. Także co? Na dzisiaj to by było chyba tyle. Dzięki wam wielkie, że... W ogóle za propozycję, bo... Przez bardzo długi czas się zastanawiałem nad kupieniem Magmana, nad kupieniem Cupheada. I powiem wam, jest całkiem fajnie. Więc ja z wielką chęcią będę dalej nagrywał, będę dalej grał. Może nawet na streamach, jeżeli będziecie chcieli. A póki co, dzięki wam wielkie za oglądanie. I do następnego. Cześć.